Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spotkała się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, by dyskutować o przygotowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały antysmogowej. Kierunki przyjęte w uchwale uzyskały pozytywną opinię zarówno strony rządowej, społecznej, jak i pracodawców. Sala marmurowa gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach, to właśnie tutaj spotkała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, a głównym tematem rozmów była problematyka niskiej emisji na Śląsku, zwłaszcza w kontekście proponowanego przez Zarząd Województwa projektu specjalnej uchwały. No, nasz projekt uchwały antysmogowej konsultujemy ze wszystkimi, z kim możemy. Chcemy, żeby to prawo, które mam nadzieję wejdzie w życie, było tak wydyskutowane, żeby było powszechnie obowiązujące, ale też powszechnie akceptowalne. Główne założenia uchwały to zakaz spalania paliw niskiej jakości już od najbliższego sezonu grzewczego oraz systematyczne eliminowanie starych pieców, a także ukierunkowanie się na ogrzewanie posesji, na przykład gazem. Wątpliwości jednak nie brakuje. Od strony społecznej mogą być kontrowersje, no bo to jest pytanie znowu o środki, o to jak walczyć z tym smogiem i w jaki sposób to może uderzyć na przykład w osoby, które no, są uboższe, mniej zarabiają i chcąc nie chcąc palą być może gorszym paliwem. W podobnym tonie wypowiada się reprezentujący stronę pracowników Dominik Kolosz, przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Ja bym chciał, żebyśmy uniknęli tutaj takiego możliwego niestety rozwiązania, że wielu mniej zamożnych mieszkańców województwa śląskiego będzie jeszcze mniej zamożnych z powodu tych rozwiązań antysmogowych. Myślę, że to oczywiście jest kwestia uzależniona od samorządu, ale też uzależniona od decyzji centralnych, bo jednak zdrowie jest najważniejsze, ale to zdrowie ma kosztować, ale nie może się to odbywać kosztem najbiedniejszych mieszkańców regionu. I to właśnie pieniądze są najszerzej dyskutowanym tematem w kontekście wprowadzenia w życie uchwały antysmogowej. Na pewno jest wiele uwag i wątpliwości ze strony samorządowców, jak sfinansować tego typu zmiany, bo to, że one są konieczne, myślę, wszyscy mamy tego świadomość. Pytanie, skąd znaleźć pieniądze, między innymi na programy termomodernizacji czy wymiany piecy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie ma takich środków finansowych. Podczas spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nie zabrakło przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego, którzy przedstawili petycję, pod którą podpisało się ponad 5,5 tysiąca mieszkańców Śląska. A w tej petycji prosimy o skrócenie terminu i przyspieszenie wejścia w życie tej uchwały, dlatego że w interesie zdrowia mieszkańców jest to, żeby uchwała zaczęła działać jak najszybciej. My postulujemy 2022 rok, jeśli chodzi o te kopciuchy. Natomiast jak najbardziej zapisy o ograniczeniu używania paliw słabej jakości od 1 września 2017 i to jest bardzo dobry kierunek. W trakcie posiedzenia Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały antysmogowej, który cały czas poddawany jest konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu zostanie skierowany pod obrady Sejmiku Województwa. Uchwała ma zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem grzewczym.